Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. O, kotki przyszły. Kitki, cześć. Nie chce ktoś kota? Chętnie oddam. Nie? Kicia, kicia. Dobra. Co my tu robimy? Lili śpi? Lili! Nie śpi! Ej! Hello! Puścimy sobie kury. Jest koło 6. Piesek już chodzi. Cześć piesio! Cześć piesio! Cześć! Dobra, kury puścimy. Siema. No. Ciach, 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 wychodźcie. Tutaj jeszcze kaczki. Sztuk 4. Dobra, Lili już wstała. Damy im może tutaj paszy. Ja już działam, ale to w kolejnym odcinku zobaczycie. Dobra, żeby lepsze jajka były. Macie tu wodę. Tu nie macie wody. Trzeba wam wody dolać. Wody dla ochłody. Mauzerek sobie stoi. Wodę łapie. Owinąłem skreczem, żeby woda nie zieleniała. I się prezentuje. Ile tu jest wody? A propos, mało co ubyło. Kurde. Dobra. Powinno być. Zaraz, Lila, dostaniesz szamkę. Korytko trzeba wyczyścić. Dobra. Nie w tę stronę trochę. Okej, może być. A wy koty co? A wy koty co? Kaczki. Dobra, to wiaderko to tu zaniosę. Lili zaraz siana damy. Jeszcze kaczką trzeba by. Mam tu takie małe kaczki. Nie małe już, bo już są. Trzymamy je na razie tutaj. Póki byczków nie ma, trzeba im dać teraz trochę paszy. Zjedzą, dopiero się je puści na podwórko. Idę sobie po paszę. Spokojnie, nie bójcie się. Ej. Macie szamkę, wodę jeszcze macie. Dobra. Żyjcie. No co jest, Lila? Co tam? Co słychać? Co jest? Powiesz coś do kamery? No. No.
Co ty taka brudna jesteś? No. Dobra, damy ci siana trochę. Damy ci siana trochę, kaczki tutaj zaczęły żreć. Tutaj mamy siano, przyniosłem je, te stare siano jeszcze co było, żeby na razie nie dawać świeżego. No to się skończy i akurat będzie można dawać już to z tego roku. A nabieraj się, kurde. Dobra. Dobra, powinno jej wystarczyć. Na razie tyle. Na razie tyle jej powinno wystarczyć. Nie. Chodź. Chodź. Masz. Co tutaj masz? Bałagan. Bałagan. Woda, żłobie, korytko, sól. Sól prawie wylizałaś, albo się roztopiła w wodzie, nie no, trochę tam wylizało. Tu masz korytko czyste. Co mnie wąchasz? Jedz siano. Tu trochę. To co nie zje, to się pościela. Dobra. Tu jeszcze z podwórka siano, które tam, no z takim piachem i z tym, to już się nie nadawało. Taka drobnica na pościółkę, trochę się wala po podwórku, ale jak to się zużyje, to się dopiero zamiecie podwórko. Będzie trzeba jeszcze tutaj kiedyś zerwać podłogę u tej królowej. Dobra, jest. Koty, żreć. Żarcie może byście jakieś dostali, nie? Kaczki tam jedzą. Jedzą czy nie jedzą? Coś tam podziubali. Podziubały. Kura, uciekaj stąd. Uciekaj, kura. Uciekaj. Ja was, później was wypuszczę. Kotom może dam jeszcze jakieś żarełko. Kury macie? Kury nie mają też. Jakieś tu ziemniaki. Jakieś są. Trochę ospy. Ospy już też nie ma, trzeba będzie robić. No i dobra. Chodźcie koty. Kyć, 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 kyć. Trzej muszkieterowie, chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Macie. No. Czamcie. No jedz. Jedz. Nie chce ci się? Bestie, tygrysy. Szamaj, dobra. I co, obrządek zrobiony, tyle. Nie wiem ile wyjdzie, jaki wyjdzie odcinek. Krótki, nie krótki.
Tak to wygląda. No. Tak to wygląda u mnie. Co wam mogę jeszcze pokazać? Pokażę wam może jeszcze warzywka. O, warzywka wam pokażę. Zobaczymy, czy sarny nie obgryzły tych buraków czerwonych. Bo im ostatnio bardzo smakują. Trzeba było zagrodzić. O, jakiś kot już łazi po dachach. No, tak wygląda bóbr, cebulka, buraczki, kurde, są eleganckie. Zagrodziłem, bo kurde, tam sąsiadom opierdzieliły sarny. Tutaj przychodzą, praktycznie nie boją się wcale, przychodzą prosto tu pod, no, pod stodołę, że tak powiem. Pszenica już się wykłosiła. Gdzieniegdzie samo się wyżyta, jak zawsze. O, możecie zauważyć, jaki jest ten, jaka jest różnica. Jak tam nie dojechałem opryskiem, nie wiem, tam lanca mi chyba uciekła czy coś, miotła. A tutaj jako tako nawet nie ma. Ładna pszenica, tylko tyle, że jest zapaprana żytem. No ale nic na to nie poradzę, będzie trzeba już odmienić ją chyba. Tak to się ładnie prezentuje, cieszy oko. No i co? I to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki odcineczek, żebyście mieli co obejrzeć, żeby dalej pasca codziennie, codziennego wstawiania filmiku się trzymała jak najdłużej. Także ja działam dalej przy przyczepie, też wam nagram jakiś odcinek z tego. Także widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam was i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć!